Witam w kolejnym odcinku, tym razem kolejny kolcik, ale nie od WE, nie od Tokio Marui, tym razem od AW Custom, czyli I'm Where It Works. Powiedziałem to raz i wystarczy. Nie. Mamy tutaj uloteczkę. Właściwie taka... bardzo manual. W sensie mamy kod QR, który możemy sobie zeskanować i to nas poprowadzi do instrukcji obsługi. I zobaczcie, jaki wypasiony kolcik. W opakowaniu mamy dość skromnie, ponieważ mamy kolta i magazynek i to jest wszystko. Nawet nie dali kulek, ale też nikomu nie są potrzebne kulki, które nie wiadomo nawet, kto zrobił jakieś sowagi. Jak pewnie już zobaczyliście, kolcik jest troszkę nietypowy, ponieważ jest taki mocno vintage i mocno postarzony. Mamy tutaj napis Molon Lab. Tak to się wymawia? No, uznajmy, że tak, albo że ja jestem po prostu ignorantem i tak wymawiam. Dość głęboko, podejrzewam, że to jakiś gawel laserowy, ale naprawdę konkretnie zrobiony. I cały pistolet jest jakby dodatkowo pozdzierany. Natomiast jest to całkiem fajnie zrobione, bo nie wygląda to na pierwszy rzut oka, jakby rzeczywiście po prostu było po taniości przetarte papierem ściernym, to co każdy może sobie sam zrobić. Tak jakby to rzeczywiście gdzieś na to jeszcze była nałożona jakaś powłoka. I tutaj jeszcze mamy taki licznik zastrzelonych, zabitych, nie wiem, zombie, wrogów, zjedzonych maków, czegokolwiek. Bardzo fajnie sam kolcik jest zrobiony, natomiast moim zdaniem to troszkę też mogli tak bardziej, czy zrobić mniej błyszczące. Zobaczcie, że te wszystkie rysy na kolcie są fajne, bo nie są takie błyszczące, są trochę matowe. Właśnie takie rzeczywiście postarzane, a nie po prostu świeżo opoździerane papierem ściernym z nal. Natomiast no, to jest moim zdaniem trochę zarówno i za ładne. I gdybym osobiście miał z tym biegać, to prawdopodobnie czymś bym to po prostu, nie wiem, zapapiał, ubrudził, czy zrobił właśnie bardziej vintage. Trochę za bardzo się odcina. Natomiast sam kolcik zrobiony naprawdę mega fajnie. Okładziny. To jest brązowy, taka trochę brązowy. Kolor taki kupy, czyli brązowy z dość mocnym takim kratkowaniem, jak zapewne słyszycie. Te okładziny no, też mogli zrobić tutaj jakieś drewienko fajne, postarzone, no ale fajnie, że coś innego niż takie standardowe okładziny od Colta. Natomiast cała reszta w zasadzie nie różni się bardzo. Firma Armored Works jest, powiedzmy, że takim bardziej customową wersją firmy WE i jest to mniej więcej podobny poziom, jeżeli chodzi o jakość wykonania, więc no, nie jest to Tokio Marui, natomiast jest to, powiedzmy, takie trochę dopieszczone WE, może trochę na sterydach. Natomiast jak widzicie, jest Made in Taiwan. Oczywiście ta naklejka wygląda tutaj okropnie i zaraz po kupieniu należy ją natychmiast zdjąć i zapomnieć, że to w ogóle była. No ale fajnie, że dali naklejkę, a nie walnęli napis na połowę pistoletu. I cóż, oprócz tego jest to klasyczna 911, nieregulowane przyrządy celownicze. W żaden sposób. Bezpiecznik skrzydełkowy tylko z jednej strony. Jak widzicie, działa. Bezpiecznik chwytowy również i dopiero po złożeniu mamy strzał. Oczywiście w tej chwili nie strzelimy, bo nie mamy nawet magazynka. Magazynek też jest taki trochę postarzany.
Nie oszukujmy się, takie postarzenie i powiększenie magazynka, no podejrzewam, że każdy, kto ma magazynek i kolta dłużej niż rok, dwa, to ma jeszcze bardziej postarzany niż ten. Więc to akurat się nie postarali, a z drugiej strony też jakby w końcu jest to w pistolecie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Przycisk do zwalniania magazynka. Jest to jak w klasycznej 911, jednostronny, nieprzekładany. Jak widzimy, jest to wersja oldschoolowa, ale nie aż tak bardzo, ponieważ jest to A1, a więc ma tutaj wybrzuszenie, nie jest płasko. Natomiast ma jeszcze zwykły kółek i bezpiecznik skrzydełkowy po jednej stronie. A więc no nie wiem, czy do jako komukolwiek będzie to pasowało z napisem Molon. Sądzę, ale cóż, no generalnie Colt jest fajny, fajnie postarzany. Podejrzewam, że w trakcie używania, jak go jeszcze dobrze zjedziemy albo sami poprawimy, to już w ogóle będzie jeszcze w klimacie postapo, no bo jakby nikt nie mówi, że trzeba skończyć na takiej wersji. Można jeszcze samemu tutaj trochę pozdzierać, przybrudzić i w ogóle zrobić go na jeszcze bardziej postapo. Natomiast sam pistolet, magazynek w standardzie Tokio Marui, a więc wąski, jednorzędowy, kulki wsypujemy albo wkładamy przy pomocy szybko ładowarki, odciągamy dzędzel i tutaj mamy otwór, którym wkładamy kulki, może od razu pokażemy, przy pomocy szybko ładowarki. Oczywiście możemy rzeźbić i wkładać z tej strony, ale po co, skoro ten sposób jest dużo szybszy i skuteczniejszy. I tak jak mówiłem, jednorzędowy magazynek, tak jak w normalnym kolcie. Oprócz tego musimy jeszcze magazynek nabić gazem, green gazem. Robimy to w ten sposób, tak jakbyśmy nabijali zwykłą zapalniczkę. Jeżeli ktokolwiek z Was jeszcze nie wie, jak nabija się magazynki, to nabija się w ten sposób. I co ważne, jeżeli nie strzelamy, jesteśmy już po strzelance, czy gdzieś tam po strzelaniu z tego pistoletu, zawsze zostawiamy trochę gazu w magazynku. Lepiej nawet nabić go w całości, niż zostawić pusty, ponieważ ten gaz będzie nam rozpychał uszczelki i dzięki temu nie będą nam one schlaczały i, no i nie będzie nam przepuszczało tego gazu. Gaz, jak widzicie, można trzymać w opór długo. Nie da się nabić gazu za dużo do magazynka. Możecie nabić za mało, ale nie da się jakby przeładować gazem. Więc spokojnie, jeżeli nie jesteście pewni, czy już naładował się gaz, to po prostu przytrzymajcie chwilę dłużej i będzie działało, na pewno nic się nie stanie. Magazynek jest w standardzie WE, a więc magazynki od Tokio Marui nie będą pasować. Jeżeli generalnie macie magazynki ładowane z boku, czyli Tokio Marui, to nie pasują, muszą być WE, czyli właśnie ładowane przez ten otwór. I to jest najłatwiejszy sposób rozpoznania tych magazynków. Co do samego pistoletu, w zasadzie omówiliśmy już wszystkie manipulatory, nie ma ich tutaj zbyt dużo. Rozkłada się pistolet tak samo jak pistolety WE, czyli musimy trafić sobie, tu mamy jakby dwa wcięcia w zamku, większe wcięcie, w które wchodzi nam dźwignia, która zatrzymuje zamek w tylnym położeniu i tu mamy wcięcie, naklejka nam, tutaj mamy wcięcie mniejsze, na którym, jeżeli ustawimy sobie tą dźwignię, to możemy ją od tej strony wypchnąć i wyjąć do rozłożenia. I teraz sobie całość ściągamy do przodu. I widzimy, tutaj jest coś, co w kolcie wypada dość szybko, a więc prowadnica sprężyny powrotnej. Może to po prostu wyjmę, żeby, jak widzicie, tu jest troszeczkę skrócona jej droga. Może nie jest to do końca short stroke, no ale na pewno troszkę szybciej dzięki temu będzie zamek wracał z powrotem. Jeżeli chcielibyśmy już rozbierać kolta, to w ten sposób i wyciągamy sobie lufę. Zewnętrzna, jak widzicie, również jest artystycznie porysowana i mamy tutaj pokrętło do hop-upu. Dość ładnie zrobione, ponieważ w innym kolorze, więc natychmiast je widać. Widać, gdzie mamy tutaj pozycję. Możemy sobie robić poprawki, ustawiać tego hopka.
I oczywiście, jeżeli nam nie pasuje, to niestety musimy zamek zdjąć, wprowadzić poprawki i dopiero składać z powrotem. Tutaj również mamy cylinder w takim kolorze. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli już smarujemy, bo oczywiście to co jakiś czas trzeba rozebrać, nasmarować silikonem, żadne WD-40, żadne smary do broni, bo one nam rozpuścić mogą plastiki i gumkę hop-up, a więc używamy tylko zwykłego silikonu w sprayu. I teraz ważna rzecz, bo wiadomo, że wszędzie tutaj sobie psiukniemy, każdy o tym wie. Natomiast dość ważne jest też smarowanie uszczelki, która jest tutaj w środku. I dokładnie Wam pokazuję, chodzi o tą uszczelkę. Ona również musi być nasmarowana. Więc po odciągnięciu psiukamy sobie na tą uszczelkę i dzięki temu ten cylinderek nam bardzo ładnie wraca, nie blokuje się na tej uszczelce. Więc jeżeli przy przeładowaniu ten cylinder nie chce Wam wracać, to prawdopodobnie jest tam trochę za sucho i smarujemy sobie uszczelkę, jak i sam cylinder od tej strony. I wtedy to będzie elegancko nam śmigać. Składamy wszystko z powrotem. Teraz ważna rzecz, bo to niestety w tej wersji w High Cupie jest trochę lepiej to rozwiązane. Niestety, jak widzicie, dość luźno sobie to lata, więc trzeba uważać, żeby to nam przy składaniu nie wystrzeliło. I po prostu składamy w odwrotną stronę. Tą część oczywiście również czyścimy, przedmuchujemy powietrzem w sprayu, czyścimy ze wszystkich syfów, drobinek, kurzu, piachu, czy cokolwiek tu się dostanie. Smarujemy silikonem. I składamy ostrożnie, żeby nam sprężyna powrotna nie wystrzeliła. Okay. Jeżeli już złożyliśmy, to znowu naciągamy tak, żeby ten mały otwór był na tej wysokości. I składamy naszego kolta z powrotem. Teraz jest już nasmarowany, złożony. A więc wypada po prostu pokazać, jak strzela. Ale zanim to zrobimy, to oczywiście okulary, bo oko nie odrasta. Tym razem moje ulubione budżetowe okularki, czyli Pramexy Interpidy. Bardzo fajny kształt, bardzo mocno zawinięte na boki, a więc dobrze chronią i kosztują naprawdę śmieszny hajs. Po włożeniu magazynka przeładowujemy, odciągając zamek i puszczając tak, aby sam wrócił. Nie dobijamy go, żeby nie spowodować kontrolowanej lub mniej lub bardziej zacinki bezpiecznik. Nie szczelamy, ponieważ mam włączony bezpiecznik. Przy wyłączonym nadal nie strzelimy, jeżeli nie chwycimy całą dłonią i nie wciśniemy bezpiecznika chwytowego. Jak widzicie, niestety nie mamy zbyt dużo kulek w magazynku, bo to Colt. Jak wiadomo, ta wersja również nie miała zbyt wiele, bo nie miała dwurzędowego magazynka. Na ten moment niestety nie pokażemy Wam innych magazynków, ale możecie nam uwierzyć, że magazynki od firmy WUE idealnie tutaj działają, podają i w ogóle śmigają, jakby od tego były. Bo w sumie to są. Jeżeli oglądasz ten film, to prawdopodobnie subskrybujesz nasz kanał, ale jeżeli nie subskrybujesz, zrób to teraz, zostaw nam łapkę i oczywiście kliknij w dzwoneczek, ponieważ sama subskrypcja to za mało, tylko jeżeli klikniesz w dzwoneczek, to nie ominą Cię żadne nasze nowości. A klika się w dzwoneczek tak. Colt 1911 303 302 303, 299, 300, 297, 295, 294. Kocik od AWWorks. 3/4 kg. Tak więc jeżeli ktoś lubi kolty, czyli w sumie każdy powinien, to polecamy troszeczkę skoksowane WUE, które jest postarzane i takie ładne i bardziej w klimacie post-apo.
Żeby nie mieć nudnego kolta z błyszczącą farbą i lakierem, to zawsze możecie sobie strzelić coś takiego. Ktoś lubi kolta, nie uwielbia? To niech Po więcej szczegółów i cenę zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nasze nowości.